W naszym programie kawaler Orderu Krzyża Wojskowego oraz laureat Buzdygana za rozwój oraz propagowanie wiedzy na temat medycyny w siłach zbrojnych. 17 lat wiodł WK Lubliniec jako operator. Uczestnik kilku misji bojowych, Irak i Afganistan. Dwukrotnie ranny, co było punktem zwrotnym w jego karierze wojskowej. Jest drugim w historii żołnierzem wojsk specjalnych, który ukończył Special Operations Combat Medic Fort Bragg. Brał udział w tworzeniu i prowadzeniu pilotażowego kursu NATO Special Operations Combat Medic. Jest po służbie, ale dalej szkoli i dodatkowo ratuje życie, jeżdżąc na karetce pogotowia jako ratownik. Moim i waszym gościem Łukasz Sikora. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Dobrze wszystko przedstawiłem na początku? Wszystko gra. To tradycyjnie na początku zawsze jest tutaj od firmy prezent w podziękowaniu za służbę. Dzisiaj wyjątkowo jest ziemniaczek. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie, że przypasuje. Zdecydowanie myślę, że na pewno. Bardzo dziękuję. Lecimy z pytaniami. Najpierw moje pytania, później pytania z komentarzy. Powiedz mi tak pokrótce, może nawet nie pokrótce, ale jaka jest twoja historia tego, jak znalazłeś się w wojsku w ogóle? Jeżeli chodzi o moją przygodę z wojskiem, no to rozpocząłem ją, można powiedzieć, wcześniej. Jako już nastolatek wstąpiłem do Strzelca, organizacji proobronnej takiej w Bełchatowie. JS 1001, jednostka strzelecka. Tam jako jeszcze orle w wieku 12 lat, następnie w wieku 14 lat zostałem strzelcem i docelowo, oczywiście tak, tym strzelcem byłem przez kilka lat. To już mnie w jakiś sposób sformowało i wytyczyło pewien szlak, który chciałem już realizować w życiu, czyli jako żołnierz wojsk specjalnych. Wtedy jeszcze oczywiście żołnierz, tak mówiłem, sił specjalnych, nawet jest taka anegdota. Jako orle jeszcze byliśmy na takim obozie zimowym na Słoku koło Bełchatowa. No i tam akurat była telewizja, przyjechała TVP1 czy też 2, już nie pamiętam. I miałem okazję właśnie mówić do kamery, czym chciałbym się zajmować w życiu. No to już wtedy zadeklarowałem chęć bycia żołnierzem sił specjalnych. Dumnie. Jak to się miało od tego, od tej rzeczywistości w Strzelcach, a do rzeczywistości w MON-ie? Był zawód, czy nie było zawodu? Bo ty byłeś w zasadniczej służbie jeszcze? Tak, tak. Zawodu nie było. No oczywiście moje wyobrażenie było troszeczkę inne, jak tutaj wszystkich, którzy tutaj mieli okazję gościć u ciebie. Ale docelowo z biegiem czasu myślę, że udało się dojść do tego, jakie wcześniej miałem wyobrażenie, więc docelowo takiego wielkiego zawodu nie było. Wiadomo, no to nie jest tak, że stajesz się żołnierzem, no i wszystko jest tak idealnie, jak to było opisane tam w tych wszystkich komandosach, filmach i książkach, którymi człowiek się na co dzień karmił. Wiadomo, no trzeba niektóre rzeczy zęby zagryźć i iść do przodu, a niektóre rzeczy były zaskoczeniem miłym. A czym posiłkowałeś się za młodo, jeżeli chodzi o literaturę, magazyny, czy... No internetu wtedy tak nie... Tak, internet mocno nie był. Były filmy z Bruce'em Lee, Chuckiem Norrisem, ale... Nie, no tak, no to już jeszcze jako nie nastolatek, ale jeszcze wcześniej, no to byłem fanatykiem kaset wideo. No i oczywiście szeroko pojętego kina akcji. Ale tego niemieckiego też? Nie, tutaj... Posiłkowałem się tymi takimi szlagierowymi tytułami, jak oczywiście Rambo, Commando, później już trochę fantastyka, Predator, ale no zawsze to kino akcji mi gdzieś tam pasjonowało, sztuki walki jak najbardziej, które też miałem okazję przez kilka dobrych lat ćwiczyć. Oczywiście wtedy nie mieliśmy takich możliwości rozwojowych jak dzisiaj. Dzisiaj młodzież ma możliwości rozwoju na wielu kierunkach. No my mieliśmy do wyboru albo zapasy, bądź karate. No i ja poszedłem w kierunku karate. Teraz mógłbym sobie mówić, że może co by było, gdybym poszedł w kierunku tych zapasów. Mój brat akurat poszedł w kierunku zapasów. Nie, no zapasy są bardzo fajne, bo przede wszystkim, tak jak każda oczywiście dziedzina sportu, jeżeli chodzi o sztuki walki, super działa przede wszystkim nie tylko na ciało, ale i umysł. Poszedłem w kierunku karate. Ale wiesz, że trenując sztuki walki w pewnym stopniu jesteś podatny na opętanie.
Tak przeczytałem kiedyś w mojej gazetce parafialnej. Tak. No tak przeczytałem w gazetce parafialnej. Nie, to tak samo chyba jak z tatuażami. Nie, wydaje mi się, że nie. A jak znalazłeś się w JWK Lublicu? Jak znalazłem się w JWK, więc oczywiście tutaj ta droga była troszeczkę zagmatwana. Chciałem iść do Lublińca. Tyle, że musieliśmy trochę przekombinować, jeżeli chodzi o zameldowanie, status zameldowania. Chodziło o przede wszystkim przynależność pod region WKU danego. Ja byłem w WKU Piotrków Trybunalski, no i siłą rzeczy nie mógłbym w Piotrkowie Trybunalskim dostać biletu przysłowiowego do wtedy jeszcze pierwszego pułku specjalnego komandosów. Więc zrobiliśmy chytry plan. Zameldowałem się czasowo do babci. No. Od razu dostałem przydział WKU Lubliniec, no i dostałem bilet WKU Lubliniec do JW4101. Czyli od razu, zasadniczy... Zasadnicza służba wojskowa rozpoczęta w pierwszym pułku specjalnym komandosów i tak to kontynuowałem już przez całe lata służby w jednej jednostce. Co można powiedzieć, że było moim zdaniem dużym plusem. Niektórzy mówią, że warto ewentualnie poznać jeszcze życie w innych jednostkach. Ja akurat miałem możliwość w czasie swojej służby poznać życie innych jednostek, bo nie tylko z nimi współpracowałem, ale wielokrotnie byłem wysłany w różne dziwne zakątki świata, tak żeby doskonalić rzemiosło żołnierskie. Takie tradycyjne pytanie jest, no bo już wtedy był na świeczniku nasz polski grom. Lubliniec trochę ruszył później, z kopyta też. A ty byłeś jeszcze, jak gdyby tworzyliście historię tej jednostki, bo byłeś, widziałeś to, co było przed i chyba w trakcie, co się dokonało, jeżeli chodzi o te przemiany. Nie było takiego jakiegoś wewnętrznego ciśnienia, żeby jednak pójść za tą robotą, lepszym sprzętem, większymi możliwościami i przede wszystkim tą decyzyjnością, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc jeżeli chodzi o potencjalne branie pod uwagę kandydowania do jednostki GROM, parę razy przez głowę mi to przeszło, aczkolwiek widziałem duży potencjał w tym, co robimy i co tworzymy, więc siłą rzeczy zostałem w Lublińcu i uważam, że to było bardzo dobre posunięcie. Niektórzy z naszych kolegów oczywiście przechodzili selekcję do Gromu i tam zostawali. Super, no my żeśmy realizowali i budowaliśmy tak naprawdę od nowa tą jednostkę, która dzisiaj jest i działa przede wszystkim, no, można powiedzieć, na bardzo wysokim poziomie, na poziomie tego już standardu sofowskiego, światowego. Oczywiście w ciągu tej naszej służby mieliśmy tą przyjemność i okazję widzieć i być częścią przede wszystkim tej dużej zmiany pokoleniowej, mentalnej, co za tym idzie oczywiście również i sprzętowej, jeżeli chodzi o to, w jakim miejscu teraz jest JWK, Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca. Pierwszy wyjazd na misję. 2004 rok. Dokładnie zimą żeśmy lecieli, przepraszam. Zimą żeśmy lecieli z Krakowa tutaj docelowo, tak. No przede wszystkim bardzo duża przygoda. Wyobrażenia trochę inne niż te, z którymi żeśmy się tam zetknęli. Rzeczywistość zweryfikowała bardzo dużo rzeczy, które należało. Co zweryfikowała rzeczywistość w Iraku? Rzeczywistość zweryfikowała w Iraku to, że tam mieliśmy do czynienia z prawdziwym przeciwnikiem, że docelowo to była wojna. Oczywiście politycy trochę inaczej to nazywali. Wszyscy dookoła używali terminu misja stabilizacyjna. No oczywiście, no, zależy gdzie się siedzi, to takich terminów się używa. No, dla nas, ludzi, którzy byli tam wysłani, no, to była realna wojna, realne starcie z przeciwnikiem, codzienne potyczki, realne ofiary po obydwu stronach i ciągle uważam, że bardzo dobra przygoda i ciągle uważam, że element przełomowy, jeżeli chodzi o rozwój polskich sił, nie tylko wojsk specjalnych, których na tamten czas jeszcze nie były, prawda? One gdzieś tam były w zamyśle przełożonych, ale no, jeżeli chodzi o rozwój sił zbrojnych RP, no to punkty przełomowe, jeżeli chodzi o tą kwestię. Irak, Afganistan. Z jakimi World Trade Center docelowo 2001 rok to był tak naprawdę bardzo ważny moment przełomowy, jeżeli chodzi o nie tylko o rozwój sił zbrojnych, ale również o przede wszystkim całą politykę, geopolitykę i to, jak w jakim kierunku świat szedł. Z jakimi wnioskami wróciliście z tej wojny? Wróciliśmy z wnioskami takimi, że no nie do końca
to, co żeśmy realizowali w Polsce, do czego żeśmy się przygotowywali, tam zadziałało. Dużo wniosków było związanych z tym, że jest potrzeba rozwoju, patrząc przez pryzmat przede wszystkim wyszkolenia indywidualnego żołnierza, rozwoju przede wszystkim ukompletowania doposażenia sprzętowego i rozwoju ogólno szeroko pojętego systemu. Oczywiście, jeżeli chodzi o nie tylko dowodzenie, wykonywane zadania, ale również kwestie logistyczne, które wtedy na tamten czas były dużo do, można powiedzieć, można by było to zrobić lepiej. Jak ty stałeś z językiem angielskim? To jest taką śmieszną anegdotę właśnie. No to był ten czas, kiedy rozpoczęliśmy współpracę, co też było moim zdaniem bardzo, bardzo owocne, no bo gdyby nie pomoc naszych starszych kolegów z 5. Grupy Sił Specjalnych, no to nie mielibyśmy też takich możliwości rozwojowych, nie mielibyśmy robienia tego, co żeśmy z nimi robili. A jeżeli chodzi o język angielski, mój, patrząc przez pryzmat swojej osoby, to zawsze się uśmiecham, bo no byłem no habla, prawda? Znaczy? Czyli nie mówiłem tak, jakbyśmy wszyscy tego chcieli. Sytuacja od razu mi się przypomina, że no byłem trochę upośledzony, jeżeli chodzi o język angielski. Stacjonowaliśmy w Karbali, tam żeśmy współpracowali z tą 5. Modą, no i pewnego razu, jak byłem ranny, to o tym sobie jeszcze później powiemy, ale raz wracając ze stołówki z tą ręką na tym blaku, mijał mnie Rodney, to jest taki stary wyga, miner amerykański. On jeszcze pamiętał czasy walki w Mogadiszu w Somalii, bo tam też był jako jeszcze młody ranger. Helikopter w ogniu, tak? Helikopter w ogniu. No to on wtedy był jednym ze starszych żołnierzy tego elementu, z którym żeśmy współpracowali. No i mijając mnie, powiedział do mnie: "Hey, what's up, Lucas? You're gonna be good pretty soon." Ja sobie myślę, co on do mnie mówi. Patrzę na to niebo, patrzę w to słońce, mówię: sun. No tak. Machnąłem mu ręką i poszedłem. Dopiero teraz wiem, że nic, co powiedział, nie miało wspólnego ze słońcem, które nad nami było, a po prostu pocieszył mnie, że wkrótce będzie u mnie wszystko okej, prawda? No niestety, no to ten język angielski, którym dysponowałem, był słaby. I to też oczywiście przedstawiło, pokazało mi, że i wyznaczyło w zasadzie kierunek, w którym powinienem się rozwijać, jeżeli chodzi o sam język angielski, bo uważam, że współcześnie, no tak zwany full spectrum warrior to osoba, która, jeżeli chodzi o działanie w koalicji NATO, no to musi posiadać komunikatywną znajomość języka angielskiego. Jak jechałeś do Iraku, to już byłeś medykiem? Czy, nie. Wtedy to zajmowałem się, miałem całkiem inną funkcję, byłem zwiadowcą minerem, czyli osobą, która ma za zadanie przede wszystkim zajmować się szeroko pojętymi materiałami wybuchowymi, a według starej jeszcze doktryny być w stanie oczywiście minować teren, rozminowywać docelowo. No, zajmowałem się materiałami wybuchowymi. Z medycyną nie miałem jeszcze wtedy nic wspólnego. No i chyba, że to, że wiedziałem, gdzie jest plecak medyczny przytroczony do naszego samochodu z dużą ilością opatrunków indywidualnych. To kiedy był ten pierwszy zapalnik o tym, żeby zająć się medycyną pola walki? Jeżeli chodzi o zapalnik związany z medycyną pola walki, no to tutaj losy się tak potoczyły mojej przygody wojskowej, że jedną z sytuacji, która tak naprawdę była przełomowa, to była sytuacja, w której sam byłem ranny. Dostałem 2 postrzały, jeden w głowę, drugi tutaj w bark, klatkę piersiową. No i wtedy zauważyłem, że no, na szczęście, jak to mówią, człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi, prawda? Więc docelowo tak się potoczyło, że ciągle tutaj mogę siedzieć i wtedy te moje obrażenia pozwoli mi kontynuować wykonywanie zadań, będąc w tej rejonie działań naszego elementu. No i wtedy zauważyłem, że ta kwestia związana z medycyną, z umiejętnym przede wszystkim radzeniem sobie z sytuacjami kryzysowymi, jaką jest posiadanie tych rannych, jest niezwykle istotna. My na tamten czas nie posiadaliśmy tak zaawansowanej wiedzy ani rozwiązań, czy to systemowych, sprzętowych, które posiadamy dzisiaj. Więc tamten moment był momentem przełomowym, kiedy postanowiłem, że medycyna to będzie kierunek, w którym będę chciał się rozwijać. Nie tylko przez pryzmat umiejętnego udzielania sobie pomocy, ale pomocy swoim kolegom. Pierwsze wymiany ognia, pierwszy kontakt, to wtedy była już ta
To wtedy doszło do tej, do tego twojego postulatu. Nie, jeżeli chodzi jak o to się stało, że inaczej, jak to się stało, że zostałeś ranny? O. Kontaktów ogniowych przed tym przed tą strzelaniną, w której byliśmy taką dużą udział, było kilka wcześniej, no nie niosły one ze sobą żadnych strat. Ale tutaj akurat ten 6 kwietnia 2004 roku był takim też dniem przełomowym. Niektórzy nazywają to też, kiedyś sobie pozwoli to nazwać, Dzień Naszych Drugich Urodzin, co też było zacytowane w książce Krystiana Wójcika, którego serdecznie oczywiście pozdrawiam, psywo wuja, który opisał dokładnie tą sytuację. No tutaj oczywiście każdy z nas troszeczkę inaczej tą sytuację pamięta i widzi, no ale docelowo wydarzenia te miały miejsce. No i było bardzo, bardzo, można powiedzieć, ciepło. Wybuchowo. Było ciepło, było głośno i wybuchowo. No co, no realizowaliśmy, pracowaliśmy wspólnie z naszymi kolegami ze Stanów Zjednoczonych oraz Bułgarii. Zadanie niby, że można powiedzieć proste, bo zbieranie informacji, a element rozpoznawczy połączonych sił polsko-amerykańsko-bułgarskich w malowniczej Karbali, tak jak powiedziałem, 6 kwietnia. No i przeciwnik postanowił na nas zasadzić się. Ale to była ta słynna Karbala, o której był film? Tak, to jest to samo miasto, tak, święte miasto Karbala. Ale to była ta akcja też, gdzie tam było? Docelowo tam tak naprawdę w tym czasie, można powiedzieć, kilkunastu dni, było kilka epizodów. Jednym z tych epizodów oczywiście, które pokazały, na jakim poziomie ta Karbala była zaogniona na tamten czas i ta cała armia Mahdiego, na jakim poziomie aktywności była, no był ten epizod z naszym udziałem, gdzie postanowili nam wpuścić w pierdol. W piernicz. Tak. Brzydko mówiąc, tak. Na szczęście, no, czynniki, które tam były zrealizowane, spowodowały, że udało nam się opuścić przede wszystkim tą strefę śmierci, która była dosyć długa, rozległa. No, później po analizie mapy, na omówieniach, to tutaj wynikało, że byliśmy ostrzeliwani na odcinku około 1,5 kilometra w centrum miasta. Teren bardzo trudny. No, na szczęście tutaj, mówię, przeciwnik, nie udało mu się zatrzymać nas, zatrzymać tej kolumny w tej strefie śmierci, bo gdyby tak było, no to prawdopodobnie musielibyśmy trochę inaczej realizować to, co udało nam się zrobić, a nam udało się przede wszystkim opuścić tą strefę śmierci, przegrupować się i przejechać już do bazy Juliet. Tam część z nas oczywiście została zaopatrzona, a miałem wtedy okazję pierwszy raz polecieć śmigłowcem Black Hawk. No to wtedy byłeś ranny? Tak, wtedy byłem ranny w trakcie tej wymiany ognia w Karbali. No dostałem najpierw pierwszą kulkę tutaj w ucho. Nawet nie wiedziałem, że to wtedy jest kulka, no bo było bardzo... Jak w ucho? No w ucho, no docelowo. Później po analizie, kiedy przeanalizowałem hełm, doszło, no prosta rzecz, no kula, która została wystrzelona z któregoś z budynków, poleciała sobie w ten sposób. Trafiła najpierw moje ucho prawe, czyli małżowinę prawą uszną, przeszyła na wylot, wyszła tyłem i przeszła przez hełm. Ściągając mi ten hełm, docelowo wtedy nawet nie wiedziałem, że to był postrzał, bo myślałem, że to jest jakiś szrapnel, bo było bardzo głośno, było bardzo dynamicznie, było... Adrenalina rozwojowo. Była adrenalina oczywiście ogromna, więc tutaj nawet nie patrzyłem przez pryzmat tego, że to mogła być kula. Myślałem, że po prostu jakiś granat, których tam było dosyć sporo, które wybuchały koło naszego pojazdu, czy to granaty ręczne, czy RPG, bo przeciwnik używał wszystkiego chyba, co miał na tamte czasy, próbując nas wyeliminować z walki. Myślałem, że to po prostu jest szrapnel, który uderzył w hełm, zdarł mi go. No i po tym uderzeniu oczywiście zaraz zostałem ogłuszony, więc tak jak czasami oglądamy jakieś filmy, akcji, tam gdzieś coś wybuchnie i komuś tam w uchu piszczy, no to dokładnie na to jedno ucho mi bardzo, bardzo piszczało. No oczywiście wszystko szło dalej, nawet nie wiedziałem, że jestem ranny. Karabinek trzymałem, ostrzeliwaliśmy się, ja swój sektor oczywiście tutaj miałem tyłem do kierunku jazdy, byłem ustawiony zaraz za wujem, za kierowcą, więc swój sektor ostrzeliwałem, potencjalnie miejsce, gdzie mógł być przeciwnik, a przeciwnik był na parterze, na dachach, na wyższych kondygnacjach po dwóch stronach ulicy, tak jakbyśmy jechali w alejach w Częstochowie.
nie wiem, ktoś kiedyś z was był, no to jak są te aleje, no to, to dokładnie takie same, powiedzmy, dystanse, jeżeli chodzi o budynki, jeżeli chodzi o wysokości, no to tak to podobnie było, tylko że to była Karbala, nie, Częstochowa. Więc, tak mówię, no docelowo zostałem ogłuszony, ale to w żaden sposób tutaj mnie z walki nie wyłączyło ciągle. Czyli nawet nie wiedziałeś, że zostałeś nawet ranny. Nie wiedziałem, że byłem ranny. Tylko lewą ręką przetarłem sobie to ucho. Już wiedziałem, że ucho mam. Wiedziałem, że trochę tam gdzieś tam krwawi, wiedziałem, że jestem ogłuszony, wiedziałem, że czymś tam dostałem, ale ciągle żyłem, także... No kalafiora nie masz, śladu chyba nie ma. Nie ma, no tutaj chirurg na miejscu dobrą robotę zrobił, trochę to prawe ucho lekko odstaje w stosunku do lewego, ale nie ma ludzi, którzy mają 100% symetryczną twarz. To jest... No w zasadzie to można powiedzieć, że kula ci świsnęła koło głowy. Nie, no tak, oczywiście. Fuksy... Znaczy nawet nie świsnęła, tylko ją lekko zawadziła, bo ucho jest częścią głowy. Nie, tak? No dostałem w głowę, miałem poszczał, tak, ja się śmieję czasami, że można dostać poszczał w głowę i przeżyć, ale jest to bardzo rzadki temat. To jest, w większości przypadków to się nie udaje. To jest dzieło Boże, żołnierskie szczęście, ostrzeżenie, karma, co to jest? No wydaje mi się, że tutaj... Przede wszystkim żołnierskie szczęście, bo można być zdrowym, a nie mieć szczęścia, a tutaj kwestia żołnierskiego szczęścia to jest to, co zawsze każdemu życzę, no bo ja w swojej służbie miałem dużo żołnierskiego szczęścia. Różne można do tego teorie dopisywać, dlaczego tak się stało, że ciągle tutaj siedzimy, rozmawiamy. Widocznie mam ciągle jakąś misję do zrobienia. Wracając do tematu, kula trafiła cię w ucho, zerwała hełm. Ogłuszyła. I wtedy, jedziemy dalej. I wtedy się odpalił sikor medyk pola walki, czy jeszcze nie? Nie, to jeszcze wtedy to nie myślałem o żadnej medycynie, tylko myślałem o tym, jak to będzie. Ciekawe, kiedy to się wszystko skończy, no bo było bardzo dynamicznie rozwojowo. Docelowo później, po kilkunastu sekundach, albo po minucie, dostałem drugą kulę. No i tutaj ta już mnie troszeczkę bardziej zastanowiła, no bo ta pierwsza, to jak mówiłem, byłem w ogóle tego nieświadomy, że to był poszczał, tylko jakiś tam... draśnięcie. No druga kula już tutaj spowodowała, że przede wszystkim trafiła mnie w kamizelkę, a siła, energia kinetyczna pocisku, która rozłożyła się po tym wkładzie miękkim kewlarowym, wybiła mi lewy bark, co sobie uzmysłowiłem już będąc w bazie. Po dwóch tygodniach ten bark wybity nastawiłem sobie na łóżku siedząc, bo mi nie pasowało coś, że ta lewa popsuta ręka nie ma takiego samego zakresu ruchu, jak ta ręka zdrowa, prawa. No i mówię, kurczę, coś jest nie tak. No i postanowiłem sobie ją po prostu nastawić. Ale to zanim do tego dojdziemy, no to oczywiście ta sytuacja, kiedy ta druga kula trafiła mnie, no to raz, że miałem wybitą rękę, miałem ją sparaliżowaną, myślałem, że mam w ogóle ją urwaną, bo ręka po uderzeniu została mi w takiej pozycji. Strzelałem w ten sposób, i kula oczywiście, tak żeby tutaj teraz ładnie było mówić, szła stamtąd tu, bum, weszła tutaj, spowodowała oczywiście uderzenie w kamizelkę najpierw, we wkład miękki, czyli to automatycznie przeniosło dużą część siły na ciało, ale docelowo kula wyszła pod łopatką. Czyli przeszyła cię. Czyli kula mnie też przeszyła, ręka mi została tak z tyłu. Na początku jej w ogóle nie czułem. Mówię, jest słabo, chyba mi urwało rękę, kurwa, nie? Ale szybko widziałem te dwa paluszki kątem oka, że są, nie? Mówię, zajebiście, jest ręka. Cyk. Docelowo bardzo mnie przestraszyła kwestia związana z ilością krwi, która wydobywała się pod kamizelką, no bo nie byłem w stanie tego ocenić. A już wtedy wiedziałem, że jak człowiek krwawi na wojnie, no to jest słabo. Niestety. Strefa Care Under Fire, czyli strefa śmierci niebezpieczna, w której żeśmy byli, w ogóle nie pozwalała na robienie czegokolwiek, jeżeli chodzi o medyczny aspekt, no bo jak jest strzelane, to jest czas na strzelanie, a nie na medycynę, no i tyle, no i to już żeśmy wtedy wiedzieli, bo byliśmy przygotowywani i mieliśmy epizody treningowe z Amerykanami na naszym Wędrzynie, na COZ-cie, gdzie żeśmy ćwiczyli procedury kontaktowe, no to jak jest strzelane, to nie ma medycyny. No a wtedy nie wiedziałem, jak krwawię, więc troszeczkę było to zastanawiające, więc ta druga kula spowodowała już, że już ta chęć do strzelania mi trochę odeszła, a no bo nie wiedziałem, czy ja już umieram, czy jeszcze, prawda? Docelowo każdy z nas kiedyś umrze, no ale to jeszcze nie był ten czas, kiedy wtedy umarłem.
Jak z tego wyszliście w ogóle? Jak to się skończyło? Jakbyśmy z tego wyszli. Znaczy, no, dobrze się skończyło, bo tu jesteś, nie? Ale tak, generalnie tak. Ile to trwało, zanim w ogóle opanowaliście sytuację? Docelowo po... Mogłeś dalej walczyć z tą ręką? Po kilku minutach zatrzymała się nasza kolumna. Tutaj szacun dla Krystiana, który mocno dzielnie kierował tym naszym pojazdem, który z każdą chwilą tak naprawdę stawał ze względu na przede wszystkim na przestrzelone koła, opony, a docelowo musiał tam wrzucić ten bieg, te biegi terenowe. No i ten nasz biedny honker się dokulał do miejsca, gdzie już nie był w stanie dalej jechać. No na szczęście przemieściliśmy się na pojazdy sojuszników i ruszyliśmy na kołach do bazy Juliet. Po wjeździe do bazy Juliet oczywiście tam już wszyscy wiedzieli, że było grubo. Tam nas zaopatrzono jeszcze na szczeblu podstawowym, oczywiście przez medyków, którzy tam działali. No i ja z Dominikiem, który no niestety po tym incydencie musiał przerwać swoją służbę wojskową ze względu na obrażenia, których doznał. No miał przede wszystkim przestrzelone kolano na wylot. No to spowodowało, że no to ten staw już nigdy nie będzie taki sam. No na szczęście tutaj większość z nas przeżyła, z tego co wiem, tam ofiar docelowo później chyba była jedna bądź dwie, które w wyniku tej potyczki nie przetrwały. Chyba to był Bułgar. A docelowo nas tam było wszystkich 6 rannych, także straty dosyć pokaźne, jeżeli chodzi o tak niewielki element, ale no, żyjemy. Jakim składem tam pojechaliście, na ile samochodów? Jak to wyglądało w ogóle? Jeżeli chodzi o skład samochodu. To była, można powiedzieć, zasadzka, tak? To była typowo, tak, to była zasadzka, klasyczna zasadzka, naprawdę. Można powiedzieć, no teraz jak to po analizie, no to klasyczna zasadzka w mieście. No ta zasadzka w mieście jest o tyle trudna, że no wymaga przede wszystkim przygotowania i ze strony przeciwnika, i przygotowania z naszej strony, tak żeby wiedzieć, co robić, a nie robić, co się wie. No tam wtedy te mechanizmy, których byliśmy uczeni, zagrały, czyli udało nam się przede wszystkim, co jest kluczem, rzeczą kluczową, fundamentalną, jeżeli chodzi o tego typu działanie taktyczne, no to jest opuszczenie tej strefy śmierci. Gdybyśmy tej strefy śmierci nie opuścili, prawdopodobnie wielu z nas by nie przeżyło tego, bo musielibyśmy się na bank, później żeśmy to analizowali, opuścić pojazdy w centrum miasta, zdobywać jakiś potencjalny przyczółek w postaci najbliższego budynku, opanować go i tam się bronić, czekając na siły własne. Ile zajęło czasu, zanim się wylizałeś, żeby z powrotem wrócić? Więc tak, no tutaj na samym początku była lekka sprzeczka z lekarzami z polskiego szpitala wojskowego, no bo też chcieli mnie ratować do kraju, ale no na szczęście udało się dojść do porozumienia. No i zostałem w tym Iraku, dalej kontynuując swoje działania, co tak naprawdę uważam, że też było dosyć przełomowe, nie tylko ze względu na moją kondycję psychiczną, ale też na przede wszystkim pozytywny wizerunek żołnierza, który pomimo ran, obrażeń zostaje i działa dalej. Ale mogłeś pracować? Mogłem pracować, więc... Bo nadawałeś się do czegoś, byłeś bez ręki. Nie. Znaczy w sensie, że ręka była na więc tym blaku, tak? Tydzień czasu spędziłem w szpitalu, 2 tygodnie dalsze dochodziłem do siebie, grając w bóle z Tajlandczykami. Skąd się Tajlandczycy wzięli w Iraku? No, Tajlanda była w Iraku, oczywiście, że tak. Żołnierze oni też? Byli jak najbardziej, oczywiście. Oni pełnili rolę force protection, czyli ochrony bazy. Robili jakieś też tam konwoje, no docelowo byli tam. Więc po 3 tygodniach już doszedłem do siebie, że mogłem dalej już działać. 3 tygodnie. Tydzień w szpitalu. No tam też różne dziwne epizody, no ostrzały nocne. No działo się. Działo się, no było wybuchowo. Było wybuchowo, 2 tygodnie później w tym naszej bichatce dochodziłem. No tak jak mówię, po 2 tygodniach naciągnąłem sobie, nastawiłem ten wybity bark, bo mi trochę to nie pasowało. Po prostu, jak się samemu nastawia wybity bark? Prosto, mówię no. Ale wiedziałeś już wtedy, jak to robić? Nie wiedziałem, ale poszedłem na czuja. Jak to zrobiłem? No po prostu, po pewnym czasie
doszedłem do wniosku, że ręka, którą miałem trochę popsutą, nie jest tak samo sprawna, jeżeli chodzi o zakres ruchu, jak ta ręka zdrowa. No i robiłem sobie takie testy, stawałem pod ścianą, pod na przykład jakimiś szafkami, półkami, tą zdrową ręką wiedziałem, dokąd mogę dosięgnąć, a tą lewą miałem blok gdzieś w połowie. No i mówię, kurde, coś jest nie tak. No i siadłem pewnego dnia na skraju mojego amerykańskiego rozkładanego polowego łóżka, zaparłem się po prostu w ten sposób. I strzeliło. I wskoczyło. Mówię, wow, ale zajebiście. Naprawiłem sobie bark. No i nie musiałem iść do lekarza. No to chyba co? No i docelowo później już sobie chodziłem na siłownię. Mogłem się powoli zacząć podciągać, ćwiczyć, powolutku oczywiście, ale to jak mówię, po 3 tygodniach wróciłem do działania. To na tej akcji, te, można powiedzieć, 2 rany wyłapałeś, tak? No, jedna robota, 2 kulki. I kiedy przyszedł ten impuls medycyny pola walki? Kiedy to się stało? Czy Krzychu był takim, można powiedzieć, pierwszym przewodnikiem twoim, że, bo tam z tego, co on tutaj mówił w rozmowie, że on pojechał pierwszy, ale ty już tam, można powiedzieć, czekałeś i takich chłonnych informacji, no, jak oczywiście to, jak tutaj, to tam wyglądało. Jeżeli chodzi o sam wyjazd do Stanów Zjednoczonych, no to było już dosyć późno, jeżeli później, chodzi o... ale mi chodzi o to, kiedy był, tak, wyłapałeś 2 kuleczki, wylizałeś się z tego, kiedy przychodzi ta, czy była jeszcze jakaś sytuacja, w której Łukasz Sikora stwierdza, kurczę, no jednak ileż tego żołnierskiego szczęścia będzie? Nie, to tutaj można powiedzieć, że ten moment już był chwila, kiedy w mojej głowie pojawił się zalążek związany z tym, aby iść w kierunku tej medycyny. Docelowo na kolejną zmianę w 2006 roku do Iraku, do Divani, pojechałem też również jeszcze jako zwiadowca miner. I już po tej zmianie postanowiłem rozpocząć przygodę związaną z medycyną. Rozpocząłem studia na kierunku ratownictwo medyczne. Rozpocząłem bardzo mocno uczyć się języka angielskiego. Już na tej szóstej zmianie, jeżeli chodzi o Irak, każdy dzień spędzałem z książkami. Uczyłem się, pisałem, słuchałem oczywiście w miarę możliwości. No i to tak naprawdę pozwoliło mi później jakoś ewoluować i iść w tym kierunku możliwości wyjazdowych, jeżeli chodzi o kursy zagraniczne, specjalistyczne związane z medycyną, a takim najlepszym kursem, w którym miałem okazję uczestniczyć, to jest kurs US SOCOM. No właśnie, ale co było tym impulsem, że postanowiłeś iść w tą medycynę pola walki? To impulsem przede wszystkim mogę powiedzieć, że te wydarzenia, w których ja byłem poszkodowany, były determinantem tego, że poszedłem w kierunku medycyny. A miałeś jakieś takie akcje, że widziałeś też, że no ktoś, nie wiem, czy z kolegów albo ludzi potrzebuje też pomocy, a ty nie byłeś w stanie jej po prostu udzielić fachowo? Nie, wydarzenia, które były w Karbali, one przedstawiły również, odsłoniły nasze słabości związane ciągle z brakiem takiego wyszkolenia, które powinno być, jeżeli chodzi o nie tylko szeroko pojętą żołnierkę, bo akurat tego nam nie brakowało, ale to szkolenie specjalistyczne. No jeden z głównych, jeżeli chodzi o fundament wiedzy na szczeblu pojedynczego żołnierza, no to jest wiedza specjalistyczna związana z ratowaniem życia swojego bądź swojego kolegi, no a z tym wtedy był u nas krucho. Krucho, no i, to znaczy jak krucho? No słabo było, bo no nie byliśmy wyszkoleni tak, jak być to powinno realizowane, tak jak jest to realizowane dzisiaj. Oczywiście nawet i dzisiaj w roku 2022 jest jeszcze dużo rzeczy, które można naprawić, które można zmienić, które można zrobić lepiej. A na tamten czas my, patrząc przez pryzmat, czy to wyszkolenia pojedynczego żołnierza, a czy to wyszkolenia specjalistycznego medyków, doposażenia sprzętowego, no byliśmy bardzo słabo wyszkoleni, ale bardzo słabo również doposażeni. Byliśmy wyposażeni w jeden duży plecak na szczeblu pojazdu Honker, który był wypełniony dużą ilością patronków indywidualnych. No i mieliśmy opaski indywidualne, brytyjskie MAT, które nie nadawały się do niczego. Na szczęście, jak tu mówią, szczęście sprzyja lepszym.
No i wyszliście. I wyszliśmy akurat tam z tego potrzasku, mocniejsi, z lepszą przede wszystkim wiedzą, no i otarci, prawda? No i to też przede wszystkim było tak naprawdę motorem napędowym do tego, że chcieliśmy więcej, wiedzieliśmy w jakim kierunku przede wszystkim iść, nie tylko jeżeli chodzi o rozwój medycyny, ale tak naprawdę o rozwój wszystkich aspektów związanych z działaniem jednostki specjalnej. Na kurs SOKOM do Stanów trzeba zdać jakieś testy, czy to jednostka was wysyłała? Jak w ogóle jako żołnierz się tam zaczepiłeś? W sensie, jakieś warunki trzeba spełnić, żeby tam pojechać? Jeżeli chodzi o wyjazd do Stanów Zjednoczonych na szkolenie specjalistyczne US Special Operations Combat Medic, tak to ono się nazywa, czyli medyka sił specjalnych, no to kandydat musiał spełnić kilka takich dosyć istotnych warunków. Przede wszystkim musiałem być operatorem zespołu bojowego. Musiałem posiadać wykształcenie medyczne, czyli musiałem być już po studiach ratownictwa medycznego. Teraz muszę ci tu przerwać, bo z tego co pamiętam i mi się teraz przypomniał, to Krzychu chyba nie miał tego drugiego warunku spełnionego. No oczywiście, no bo wtedy jak on rozpoczynał tą swoją przygodę, jeżeli chodzi o kurs w Stanach Zjednoczonych, no to takiego wymogu nie było. Później przełożeni zmienili wytyczne. Jest to z jednej strony zrozumiałe. To ile lat po Krzychu ty zrobiłeś ten kurs? Ja skończyłem SOKOM w 2013 roku. A Krzychu? Nie wiem, czy nie w 2011 albo 2010, jakoś tak. Nie jestem tego do końca pewien. No, oprócz tego, że musiałem być operatorem, mieć wykształcenie medyczne, no to również musiałem sprostać wymaganiom językowym, które też nie były łatwe, bo kandydatów na US SOCOM było wielu, a miejsce było tylko jedno. Więc docelowo najlepiej zaliczyłem, jeżeli chodzi o kurs ECL w ambasadzie. Mój wynik był najwyższy. No i poleciałem do Ameryki. Ale oczywiście zanim trafiłem do Stanów Zjednoczonych, no to ta droga przygotowania się do tego kursu i też do tej roli medyka była długa, bo rozpocząłem ją w 2007 roku, rozpoczynając studia. Studia trwały ponad 3 lata, więc w 2010 roku zakończyłem. Zdobyłem tam licencjat ratownictwa medycznego. W międzyczasie jeszcze byłem w Afganistanie, to też musiałem sobie wziąć dziekankę i takie tam kombinacje. Na szczęście kadra, jeżeli chodzi o szkołę, była bardzo wyrozumiała, więc nie miałem problemu z uzyskaniem zgody na indywidualny tok studiów. Przepraszam. Również tam musiałem wziąć urlop dziekański. Docelowo w 2010 roku zdobyłem tytuł ratownictwa medycznego, licencjata. I również no, miałem okazję skorzystać z możliwości, które daje służba WJWK, czyli rozwój w kierunku rozwoju pod kątem językowym. Kursy. Kursy specjalistyczne językowe. Poziom pierwszy, drugi realizowałem w Lublińcu, trzeci pół roku w Łodzi też zrealizowałem. Każdy z tych kursów oczywiście od A do Z zaliczyłem, tak jak być to powinno, za pierwszym razem na 100%, więc to dało mi też, powiedzmy, dodatkowe możliwości, żeby być ewentualnie brany pod uwagę jako potencjalny kandydat na kursy US SOCOM, który wtedy, no i teraz też jest, jeżeli chodzi o medyka wojsk specjalnych, takim, można powiedzieć, no powinien być standardem, jeżeli chodzi o wyszkolenie medyka sił specjalnych. Jesteś na kursie SOCOM. Co jest takiego najtrudniejszego w tym kursie dla Łukasza? Jest tam dużo trudnych elementów, przede wszystkim presja, którą miałem w tyle głowy, że jak coś mi się nie uda, no to wrócę na tarczę, a nie z tarczą. No i docelowo oczywiście zawsze to może być później jakaś tam pożywka dla ludzi, którzy tylko liczą na twój błąd. Dla kolegów. Zespołu, szyderców. Lekka szyderka zawsze musi być, no oczywiście. Chyba nie lekka. Więc, no wiadomo, jakbym nie zaliczył, to by była duża. Albo nie, no nie wiadomo. Na szczęście wróciłem z tarczą. Trudnych dużo było elementów. Przede wszystkim to, że byłem sam na 60-osobowej grupie. Sam jeden international tak zwany. Problemem na początku był przede wszystkim zderzenie z rzeczywistością związanym z tym, na jakim poziomie żenującym jest moja matematyka. Matematyka? Tak.
Dwa tygodnie pierwsze Fort Bragg mieliśmy Math Fundamentals, czyli podstawy matematyki. Taki mały epizod. Do czego matematyka w medycynie? No jak do czego? Do wszystkiego. Do liczenia, przeliczania, dawkowania. No i oczywiście na tym samym początku mojej przygody z pobytem na elitarnym kursie USOCOM, po pierwszym teście diagnostycznym, na pewno, że się to gdzieś słyszeli z innego wojownika, ale ja miałem bardzo podobny przypadek, gdzie po teście diagnostycznym wyszło na to, że nie jestem taki mądry, jak mi się wydaje, a ilość punktów, które zdobyłem, jaki wynik miałem 20% czy 22%. No i mówię, o kurczę, Łukasz, szybko tu trafiłeś, a jeszcze szybciej może stąd polecieć z powrotem. No i oczywiście po tym teście diagnostycznym bardzo ciężko musiałem pracować, żeby uzyskać to 75% wymagane na teście, który był 2 tygodnie później. To było dosyć wymagające, ale no, ciężką pracą jesteśmy w stanie przenieść góry, więc docelowo zaliczyłem tą matematykę. Później kolejnym trudnym wyzwaniem, tak naprawdę każdy pojedynczy moduł szkoleniowy, który tam jest, jest wymagający. Docelowo pół roku spędziliśmy jako kursanci w klasie, ucząc się wszystkiego, jeżeli chodzi o medycynę, na tym poziomie medycyny, a patrząc przez pryzmat przede wszystkim posiadania wiedzy związanej z podstawowymi zagadnieniami na temat anatomii, fizjologii. Ten moduł był bardzo trudny, wymagający. Kończył się tak zwanym pintestem, gdzie mieliśmy w ciągu bardzo krótkiego czasu opisać po 2 pineski każdego miejsca, jeżeli chodzi o naszą anatomię oraz fizjologię, no bo jest to związane, jedno z drugim jest połączone. Podobny test jest na kierunku lekarskim u nas w Polsce. Jest to wymagające, bardzo dużo osób odpada. No, ja zaliczyłem ten moduł anatomii i fizjologii za pierwszym podejściem, ale oczywiście wymagało to przede wszystkim no, bardzo dużo czasu, znowu tutaj wiele nieprzespanych nocy, no ale coś kosztem czegoś wiedziałem, co jest moim priorytetem, a tym priorytetem było przede wszystkim zaliczyć ten kurs. Ile ten kurs trwał w ogóle? 36 tygodni, jeżeli to jest USOCOM obecnie, to jest sam dokładnie Fort Bragg, 36 tygodni, a zanim poleciałem do Fort Bragg, to jeszcze byłem pół roku w Fort Sam Houston i jeszcze przed tym Fort Sam Houston byłem prawie 2 miesiące w Lackland w Teksasie, też pod San Antonio w szkole językowej. Jakbyśmy zliczyli cały... Docelowo półtorej roku mi nie było w domu, musiałem oszukać trochę żonę na początku. To też było wyzwaniem, no i za to bardzo jej dziękuję i pozdrawiam tutaj przy okazji moją małżonkę Katarzynę i moje kochane córeczki Zuzię i Pole. Tak. Gdyby nie poświęcenie mojej żony, to ona, naprawdę ja w życiu bym tutaj, jeżeli chodzi o tą żołnierkę, dużo mógł nie osiągnąć, bo to ona tak naprawdę ogromny. Zrobiła ogromną robotę, jeżeli chodzi o możliwość zajęcia się wszystkim, co tutaj było do zrealizowania na miejscu, a dzięki temu ja mogłem się realizować za granicą. Ostatni twój przedmówca powiedział, że to są prawdziwi cichociemni. No tak. Ja tutaj rodziny. Zawsze nie ukrywam, nigdy to zawsze mówię to bardzo głośno, że największym, powiedzmy, komandosem, kozikiem w tych wszystkich związkach to są nasze drugie połowy, bo to one bardzo dużo robią roboty i pozwalają nam realizować swoje potencjalne marzenia, prawda? A więc to też było wyzwaniem, bo tutaj taka anegdota, no ja wiedziałem, ile ten kurs docelowo będzie trwał, jeżeli nic się nie popsuje, prawda? Plan był taki, że lecę, robię 6A whisky, czyli mówimy o 6 miesięcy i automatycznie zaczynamy Fort Bragg USOCOM, czyli prawie rok czasu. Czyli docelowo wiedziałem, że nie będzie mi półtorej roku. Musiałem tą wiedzę dozować, no bo też z drugiej strony nie wiedziałem, czy po paru miesiącach nie wrócę. Więc wstępnie powiedziałem, że lecę na kilka miesięcy do Stanów Zjednoczonych na jeden kurs. Później powiedziałem jej, że zostaję dłużej. No docelowo po roku czasu w Stanach Zjednoczonych wróciłem na 5 dni tylko na święta i poleciałem dalej kontynuować jeszcze to szkolenie. No nie było mnie łącznie tak
mówię, taki najdłuższy mój wyjazd, jeżeli chodzi o służbę wojskową, no to właśnie wyjazd do Stanów Zjednoczonych to prawie półtorej roku. Jest taki motyw na tym kursie ze zwierzętami. Tak, tak, life teacher training. Że no trzeba te zwierzęta okaleczone naprawić. Są różne motywy, bo jest, nie wiem, rana postrzałowa, proszę, rana postrzałowa, napraw, rana cięta, parzona, wszystkie. Jak ty w ogóle, jak zobaczyłeś te, nie wiem, ty na kozach? Czy tak, coś, tutaj... coś zaktualizowali i dzisiaj jest inny zwierzak? Nie. Koza jest najlepszym modelem anatomicznym, jeżeli chodzi o pracę na tkance żywej, ze względu przede wszystkim na raz. Szeroko pojęty maintenance, czyli utrzymywanie tych zwierząt w swoich miejscach. Jest czysta. Jeżeli chodzi o samą anatomię, to te strefy anatomiczne, które nas interesują, one są bardzo podobne do człowieka. Głównie tutaj chodzi o drogi oddechowe. Więcej nie wymagają takiego nakładu, jeżeli chodzi o siły i środki w postaci farmakologii, jak innego rodzaju rozwiązania, patrz, świnki na przykład. Więc te kozy ciągle tam są. Pomimo oczywiście posiadania super rozwiązań, jeżeli chodzi o różnego rodzaju fantomy, no to ciągle ten trening na tkance żywej jest rzeczą najlepszą, jaką można zrobić. Oczywiście nie jesteśmy w stanie ćwiczyć na człowieku. To realizujemy już później, już w rzeczywistości, w życiu. Ale z treningowego punktu widzenia, to te kozy są najlepsze. Ze względu oczywiście nie tylko na możliwość przeprowadzenia wielu procedur, ale też przede wszystkim na świadomość, czego nie ma, używając fantomów, które zawsze można zresetować, że to jest żywy organizm. To pachnie, jest ciepłe i jeżeli coś zepsujemy, to faktycznie umiera i nie da się tego naprawić. I to jest właśnie też ta przewaga treningu na tkance żywej versus trening na plastiku. A ty musiałeś poznać anatomię kozy? W sensie budowę, fizjologię i tak dalej. No bo, poznawaliśmy, oczywiście. Bo misja była taka, że ktoś ją poranił. Mhm. Zaraz przejdziemy do tego następnego pytania, kto był takim katem. A dwa, no to też musiałeś wiedzieć, co, jak no, koza to nie człowiek mimo wszystko. Nie, no tak, tak. Byliśmy zapoznawani z anatomią tych naszych pacjentów, bo tak żeśmy ich nazywali. Nie mówiliśmy na to koza, tylko po prostu pacjent. A więc ci pacjenci, poznawaliśmy ich budowę, ale tak naprawdę... Samo działanie później różniło się bardzo niewiele od działania na człowieku, jeżeli chodzi o rany, które one posiadały, no bo manual jest ten sam, czy byłby to pacjent w postaci tej kózki, czy pacjent w postaci Jana Kowalskiego. Kto jest tym katem, który okalecza te zwierzęta i czy to jest na zasadzie takiej, nie wiem, losowania tego zadania, co dzisiaj będziesz robił na tej kozie? Katem. Ja bym nie nazwał tego katem. Po prostu instruktor na linii, który odpowiada za grupę wojowników. Nie, katem jest to nauczyciel. Nauczyciel, no, który no, oczywiście ma swoim... Ktoś musi, nie wiem, wziąć, nie wiem, oparzyć tą kozę, postrzelić, no przeciąć. No to instruktor. No nie wiem, pewnie tutaj padną w komentarzach słowa, że jakiś bydlak albo ktoś. Nie, bydlak, tylko profesjonalista, który... Przede wszystkim wie, co robi, a nie robi, co wie. A osoba, która jest kompetentna i zajmuje się przede wszystkim modelowaniem nowego narybka w postaci nowych medyków sił specjalnych. To jest jedyna droga, którą tak to należy i to się realizuje w najlepszej szkole medyków sił specjalnych, czyli JSON-TC. Ja tylko dodam, że te kozy oczywiście są pod wpływem środku, żeby oczywiście nie było tak, te kozy, że... ci pacjenci są wcześniej przygotowani farmakologicznie, jeżeli chodzi o działanie na tych trauma lanes, są przygotowani farmakologicznie, więc tak naprawdę jest to bardzo humanitarne. Niestety, no, trening tego wymaga, że jest realizowany tutaj pewien zestaw obrażeń, które muszą posiadać, z którymi medyk się mierzy. Ile przez twoje ręce przewinęło się tych pacjentów? Myślę, że... Albo tak średnio, ile na takim kursie przez jednego medyka idzie tych kózek? Kilkanaście. Kilkanaście, a ilu jest na kursie gości? Jeżeli chodzi o moduł, no to mamy kilkudziesięciu na daną klasę już na tej traumie 2, no to no, kilkanaście, no powiedzmy
tych zwierzaczków. To oni muszą mieć jakąś farbę gdzieś tam za tą oczywiście bazą. Oczywiście tutaj wszystko jest tak dograne, system jest tak skonstruowany, że zanim oczywiście będziemy używać tych naszych pacjentów, no to odpowiadamy za to, żeby ci pacjenci przyjechali, są badani, są przyjmowani, są odpowiednio utrzymywani, odżywiani, przygotowywani później docelowo przed ewentualnym już treningiem pod kątem tego, żeby byli nie do końca najedzeni, napojeni, żeby były wystrzyżone ładnie, tak żeby można było bezproblemowo ćwiczyć. No, straszne to jest, no ale prawdziwe w zasadzie jak... No, znaczy, no, jakby też nie było wojny prawdziwej, jakby nie było tych wojna wydarzeń. Wojna jest straszna. Tak, no ale jakby nie było tych wydarzeń, na których ty byłeś na przykład, to być może nie byłoby tej refleksji, żeby coś ulepszać, poprawić i wzmocnić, nie? Tak. No, bo podobnie jest tutaj, no tak jak mówisz, być może lepiej na zwierzętach niż na ludziach, nie? Nie, no oczywiście, że tak. No tak jak powiedziałem, no ta forma treningu ma takie, a nie inne plusy, a minusy... To moglibyśmy tutaj opowiadać, szczególnie gdyby ktoś tutaj siadł, który siedział ze mną, który jest mniej czuły, czy też bardziej wrażliwy. Nie wiem. Jesteś wrażliwy, Tomku? Ja bardzo. No, niestety. No tak to jest zorganizowane i mam nadzieję, że to będzie ciągle tak realizowane, bo to działa. Każdy kurs SOKOM kończy się na porodówce. U ciebie też tak było? Nie, no porodówka to jest tylko jednym z epizodów. Kończąc to wszystko... Ostatnim elementem, z którym się stykamy, jeżeli chodzi o kursanta na kursie US SOCOM, to jest możliwość praktykowania medycyny już na żywym pacjencie, patrz człowiek, a będąc po prostu praktykantem w jednej z placówek, które tam mają podpisaną umowę ze szkołą w BRAC. No ja akurat miałem taką możliwość, że byłem w... Oddelegowany na miesiąc czasu do Tampy na Florydzie, gdzie spędziłem 2 tygodnie jako członek zespołu paramedycznego i 2 tygodnie pracując w szpitalu, na oddziale urazowym. Dodatkowo jeszcze mieliśmy możliwość latania śmigłowcem też na dyżurze, będąc tam już w szpitalu. A prawda jest tak, że ten kurs też zakłada taki właśnie ten pobyt w szpitalu też po to, żeby też oswajać się raz, że z wypadkami, dwa, że ze śmiercią pacjentów oczywiście. I tak dalej, żeby do tego przywyknąć. I... Znaczy śmierć jest nieodłącznym elementem każdego profesjonalisty medycznego i nie da się tego uniknąć, bo tak naprawdę... Pamiętasz swój pierwszy przypadek, bo to zawsze zostaje pierwszy przypadek, w którym od początku do końca brałem udział, gdzie pacjent niestety, ale zmarł, a no to jeszcze były praktyki w Lublińcu na karetce. Jako praktykant to pojechaliśmy do NZK, do bloku. No i niestety od samego początku, kiedyśmy rozpoczęli tą całą resuscytację, no to do samego końca już w szpitalu, no kontynuując oczywiście całe działania już jako ten zespół resuscytacyjny, no miałem możliwość widzieć jak po prostu pierwszy raz umierającego człowieka. I tyle. Czyli już na kursie to przywykłeś, no tego się nie wiem, czy da się przywyknąć, ale już nie było to takie uderzające. Nie, no to ja już sobie, no tak powiedziałem, no kwestia śmierci, no to ogólnie my dzisiaj współcześnie jako społeczeństwo trochę tak żyjemy w takiej szklanej bańce, że tą śmierć chcemy od siebie jak najbardziej wypchnąć ją poza nasz komfort życia. Że nas nie dotyczy. Że nas nie dotyczy, a jest to w ogóle całkowitą nieprawdą i powinniśmy trochę zmienić w ogóle tory myślenia, ponieważ no śmierć jest częścią naszej egzystencji i tego nie unikniemy. A im bardziej chcemy o tym zapomnieć, tym później ta śmierć tak naprawdę chyba większe piętno na naszej psychice odbija. Po śmierci zawsze jest nowe życie, więc jak tak z tymi porodami było? A porodów, no ja akurat porodów miałem możliwość uczestniczenia przy porodach 2 razy, także tutaj tylko tyle, no wiadomo, no nie da się czasami niektórych rzeczy zrobić tyle, ile byśmy chcieli, więc będąc kursantem, praktykantem, będąc sokomem na praktyce, po prostu jeżeli jest możliwość, skakujesz i odbierasz poród, jeżeli nie ma takiej możliwości, to idziesz robić co innego. No i innym elementem jest na przykład możliwość, czy to polecenia śmigłowcem, bo
po wypadek, czy to jest jakieś poszczałe, cokolwiek, czy też ewentualnie zrobienie drenażu jamy opustowej, jak nikogo nie ma, jest godzina druga w nocy i jesteś jedynym możliwym wojownikiem, który to może zrobić. Także no, tutaj trzeba wskakiwać na zacięcie, bo konkurencja jest duża oprócz nas. Jeżeli chodzi o medyków SOKOM, są jeszcze oczywiście rezydenci, są jeszcze studenci medycyny, którzy nie zawsze w nocy są, więc trzeba złapać jakąś okazję. A przydał się jeszcze tak w ogóle prywatnie w życiu, na przykład ta umiejętność, nie wiem, odbierania porodu? Nie, to docelowo już później nie miałem możliwości odbierania porodów. Ostatnio na dyżurze było bardzo blisko, bo tu wielorudkę żeśmy wieźli, było bardzo, bardzo blisko. Na szczęście dowieźliśmy panią do szpitala i w szpitalu urodziła zdrowe czwarte dziecko. A co takiego jest w tej medycynie, że ty już po służbie nie poszedłeś w ślady kolegów, którzy, nie wiem, uczą strzelania i robią jakieś tam rzeczy związane z tym kopaniem w drzwi przysłowiowym, tylko zająłeś się stricte szkoleniem, bo no, jesteś bardzo zajętym człowiekiem, raz, że jeździsz na karetce, dwa, że ciągle szkolicie, no i cały czas jesteś jak gdyby w środowisku i w temacie. Przede wszystkim no, profesjonalista medyczny powinien starać się zostać ciągle, powiedzmy, utrzymywać te skille i możliwość kontaktu z żywym pacjentem, no żeby nie odchodzić tam w ten cień, no bo no to są wszystko kwestie, które gdzieś tam lekko obumierają, prawda? Ja też codziennie nie jeżdżę na tej karetce i też widzę pewne, powiedzmy, może nie braki, ale niedoskonałości tego, że ciągle człowiek z tym pacjentem nie jest, ale w miarę możliwości staram się korzystać i udzielać tej pomocy medycznej wtedy, kiedy mogę, wtedy, kiedy nie uczę ludzi, jak ratować ludzkie życie, to też jest istotne. Uważam, że to jest teraz naszą misją, będąc już emerytowanym żołnierzem, byłym żołnierzem wojsk specjalnych, patrząc przez pryzmat obecnej sytuacji, którą mamy, a ta sytuacja nie jest łatwa, jest dosyć trudna. Tak, znowu, żyliśmy wszyscy jako społeczeństwo w ciągu ostatnich 30 lat w takiej bańce bezpieczeństwa, gdzie każdy zapomniał o tym, że przeciwnik niekoniecznie jest tam w tych ciepłych krajach, a bardzo, bardzo blisko. No i dzisiaj mamy, co mamy. Sytuacja jest rozwojowa, kryzysowa, z tego trzeba być, świadomym. Oczywiście strzelać. Moi koledzy uczą doskonale społeczeństwo, jak posługiwać się bronią, jak używać taktyk, technik. My uczymy tego, jak ratować ludzkie życie kompleksowo. Oprócz strzelania, wybijania drzwi, warto też wiedzieć przede wszystkim, jak ewentualnie poradzić sobie w sytuacji kryzysowej, kiedy to moje życie jest zagrożone, bądź życie mojego kolegi, koleżanki, bądź kogoś z rodziny. No i tutaj nasza misja, żeby przede wszystkim przygotować społeczeństwo do tego, jak być tym pomostem pomiędzy ewentualnym przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego, a chwilą, kiedy coś stało się niedobrego, czy to mi, czy to osobie w moim otoczeniu. A jakby dzisiaj, nie wiem, było takie zawezwanie, żeby znowu się tam, bo ty jesteś członkiem starej paki, tak, jeżeli jest. Dobrze pamiętam. No to jest tak, jak to na filmach nieraz jest, stara paka, tam dostaje rozkaz narodowy, wracasz do kopania w drzwi, czy już trochę to bokami ci wyszło? Nie no, jeżeli jest tych drzwi, ile tych drzwi sytuacja wykopałeś? Kryzysowa, w potrzebie, trzeba będzie zrealizować to, co no, trzeba. A jakbyś miał 7 dych na karku, to też wrócisz? 7 dych, no to ja nie wiem, czy ja będę miał możliwość dożyć w ogóle 70 lat, ale na tą chwilę, jeżeli będzie taka potrzeba, no to oczywiście każda osoba, która jest w stanie wziąć karabin do ręki, a no to powinna pójść w kierunku obrony ojczyzny. Ile już jesteś w cywilu? 4 lata mijają 29 maja. 4 lata i powiedz mi tak, no bo zajmujesz się szkoleniem na rynku cywilnym i tak dalej, a nie masz trochę takiego wrażenia, że to, że państwo dalej powinno cię w cudzysłowie sponsorować, żebyś się tym zajął po prostu no publicznie, nie? Za państwowe pieniądze dalej był szkoleniowcem, nawet i w wojsku i że trochę to jest tak, że no, społeczeństwo zapłaciło za twoją i twoich kolegów edukację, to szkolenie i tak dalej. I w zasadzie no, macie ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie i no i co? No i poszliście sobie do cywila i sobie latacie po rynku cywilnym i sobie szkolicie. No tak. Że to jest taka niegospodarność zasobów ludzkich, które się po prostu, no, za przeproszeniem, tak bujają. Tak jest. Nie ma systemu, który umożliwia wykorzystywanie potencjału byłych
żołnierzy w stopniu zadowalającym. Niestety miałem swój rocznik, może inaczej. A oczywiście, gdyby się okazało, że ten system jest lepiej skonstruowany i pozwala wykorzystać tą wiedzę, umiejętności, to doświadczenie, a tak jak być to powinno, no to było super. Niestety sytuację mamy taką, że ciągle ten żołnierz nie jest wykorzystywany tak jak trzeba, prawda? No czynników jest bardzo wiele, ale sam system wykorzystywania tego doświadczenia jest jeszcze niedoskonały. No i musimy się jeszcze dużo nauczyć, żeby przede wszystkim nie tracić pieniędzy, bo to jest strata pieniędzy, prawda? Nic innego. Wyszkolenie pojedynczego żołnierza, samo wyszkolenie potencjalnie medyka na kursie SOKOM to jest 1 000 000 złotych. Na tamte czasy, to teraz podejrzewam, że jest 2 razy tyle. Albo około 1,5 miliona złotych sam taki pobyt. Dodatkowo jeszcze cała reszta, prawda? Więc to tak naprawdę jest liczone w milionach złotych, jeżeli chodzi o wyszkolenie pojedynczego żołnierza, wojsk specjalnych. No i łatwość, z jaką pozwala się czasami opuścić szeregi jednostki tym żołnierzom, też ja sam po swoim przykładzie pamiętam, że nie było żadnego problemu z tym. Oczywiście bez względu na to, co by kto mi nie mówił, to i tak już miałem obraną drogę, więc nic by tego nie zmieniło, ale dosyć łatwo pozwolono mi pójść do cywila. No ale jakbyś miał w czasie służby na przykład, nie wiem, jak to jest na przykład u Amerykanów, no nie, że przecież tam są też mega specjaliści, którzy też czasem raz, że się starzeją, oczywiście, ale mają doświadczenie, mają wiedzę. Amerykanie są tak bardzo dalej prosto zrobione. Przede wszystkim mają tak skonstruowany cały łańcuch, czy też drogę kariery, czy taki specjal, po pewnym czasie, prędzej czy później, wchodzi w struktury szkoleniowe i zostaje instruktorem. No właśnie. Docelowo później, po takich 4 latach, jako taki instruktor, załóżmy Fort Bragg, znowu trafia do elementu bojowego. Ale jako kto? No już znowu jako szturman. A, szturman. Tak jest. Więc docelowo tak to mają zorganizowane, że najpierw oczywiście żołnierz nabiera pewnego doświadczenia, jeżeli chodzi o tego kopacza drzwi, powiedzmy. Później można być mega kozikiem, jeżeli chodzi o wiedzę, o doświadczenie, ale nie wiedzieć i nie umieć tego sprzedać. No tak. I teraz dalej. Umiejętność nauczania. On się wciela w rolę nauczyciela. Bo można, tak jak powiedziałem, być super specjalistą, ale nie potrafić sprzedać danego materiału. I to jest bardzo duży wysiłek też. Tak jak trener. Jak wszystko. Po tym czasie oczywiście tego uczenia się tego rzemiosła żołnierskiego staje po drugiej stronie barykady, więc wciela się w rolę instruktora, nauczyciela. I później, mając już te dwa aspekty rozpoznane i doświadczone, czyli bycie studentem, bycie nauczycielem, później znowu trafia do elementu i jest kompleksowym wojownikiem. No to patrząc oczywiście też przez pryzmat przede wszystkim zadań, które ma, a mają zielone berety, deopresso liber, czyli oswobodzić ucieśnionych, prawda? Więc docelowo później taki żołnierz wojsk specjalnych, patrząc przez pryzmat zadań, a te zadania to nie tylko kopanie w drzwi, bo to jest tylko kawałek, tyle, jeżeli chodzi o cały szerokie spektrum tego, z czym na co dzień mamy do czynienia. Wie, jak wykonać operację, wie, jak być tym nauczycielem. To jest niezwykle trudne. To dlaczego my nie możemy skopiować od naszych amerykańskich braci takiegoż systemu, o którym mówisz? My kopiujemy. Tyle, że wolno. Trochę wolniej. Moglibyśmy to zrobić szybciej? Czy można było to zrobić szybciej? To jeszcze było rozmawiać z przełożonymi. A my tego typu rozwiązania rozpoczęliśmy, może nie kopiować, ale implementować jakiś czas temu. Takim przykładem właśnie tego rozwiązania jest Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, które powstało kilka lat temu. Między innymi tutaj w Krakowie, które ma filie rozsiane po naszym kraju. Też miałem okazję pracowania przez 9 miesięcy jako cywilny instruktor w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Ośrodku Szkolenia Lądowego w Lublińcu. Ale myślisz, że jakby tu na przykład, nie wiem, zwołać zebranie wszystkich specjalistów, byłych specjalistów w Polsce i ruszyć na Warszawę z transparentem, dajcie nam robotę, godną płacę, to co? Nie byłoby refleksji?
Nie, no. No, jakbyście ruszyli bez szpeju oczywiście, tak na razie. Nie, refleksja pewnie by była, no takie, no powiedzmy, wielkie ruszenie, to chyba nie ma sensu. No, tego typu instytucje działają, system jest. Oczywiście, tak jak mówię, największym determinantem i motywatorem w życiu człowieka jest co? Money. Pieniądz. No niestety, nie oszukujmy się. Wiele rzeczy w życiu człowiek robi dla idei. Ale ideą... Na początku. Chleba nie posmarujemy, a sytuacja jest jaka jest, więc no niestety człowiek po pewnym czasie staje się bardzo wygodny, bo taka jest natura człowieka, nawet i czasami leniwy. Jeżeli może na przykład lepiej funkcjonować w cywilu z nakładem mniejszej ilości sił i środków, mając lepsze pieniądze, no to wybiera tą drogę. No dobra, ale jakbyś miał teraz... No byłbyś decydentem i miałbyś możliwość wpłynięcia na to, co się dzieje nie tylko w wojskach specjalnych, ale i w CMON-ie, to od czego byś zaczął? A czyli no tutaj... Bo to jest, wiesz, ja zawsze tak zadaję gościom takie pytania z tego względu, że fajnie jest krytykować i tak dalej, oczywiście, omawiać problem i tak dalej, ale daj rozwiązanie. Dajcie jakieś rozwiązanie, oczywiście, jakąś ideę, jakiś pomysł. Tak, nie? Ja na razie tutaj tego pomysłu nie widzę, jeżeli chodzi o możliwość zwiększenia nakładów, jeżeli chodzi o finansowanie cywilnych instruktorów, patrz, na szczeblu wojsk specjalnych, no bo niestety tutaj przepisy nie pozwalają na zwiększenie tych pieniążków. Przepisy można zmienić. Oczywiście, no to tutaj przede wszystkim muszą decydenci podejść troszeczkę do tego inaczej. Muszą patrzeć przede wszystkim przez pryzmat nie tego, że ktoś ma emeryturę, a to, co dostaje, to jest o, i teraz tak, mamy i emeryturę, plus to, co dostajesz, to masz taką kubkę, że o Jezu, ile ty masz tych pieniędzy, nie? No nie, to, co jest na emeryturze, to jest moja indywidualna sprawa. Ja na to ciężko zapracowałem, żeby ją mieć. A jeżeli chcecie mieć teraz fachowca, specjalistę, no to musicie go przede wszystkim odpowiednio zmotywować. Płacąc godne pieniądze. A jak wy to zrobicie? Czy trzeba zmienić? Ale jak ty byś to mindset? Zrobił? No to ja bym przede wszystkim... No jesteś królem, masz pałeczkę i mówisz rach, ciach, ciach, ma być tak. No to zmienić przepisy, umożliwić przede wszystkim zatrudnianie fachowców, specjalistów za odpowiednie wynagrodzenie. Nie za kilka tysięcy złotych, bo to się po prostu nie opłaci. Bo ktoś, kto ma kompetencje i kto wie, ile cywilu się zarabia, no to w wojsku... To tak emeryturka plus dyszka byłoby okej? Okay? Emeryturka plus dyszka, myślę, że byłoby okej. Okay. Że byliby chętni. Byliby chętni, znaczy ciągle są chętni oczywiście, ale no mówię, no to jak wszędzie, no jeżeli chcemy mieć... Grono fachowców, no to musimy tych fachowców czymś zachęcić do tego, żeby ciągle byli w stanie dawać siebie wszystko. Oczywiście idee ideami, ale ciągle ten aspekt materialny no jest istotny, nie oszukujmy się. Zanim przejdziemy do tam pytań z komentarzy, to widziałem, że nie wiem, czy ty jesteś wyznawcą ekwipunku dźwiganego codziennie, bo widzę, że masz strasznie wypchaną saszetę. Nie mam portfel, tam bardzo dużo pieniędzy. No właśnie, i czy jest, nie wiem, bo takie będzie pytanie, co tam nosisz w tej saszecie? Czy to są pieniądze faktycznie, czy tam są jakieś gadżety po nie, prostu? Nie, mam portfel, mam pomadkę do ust, no i mam opaskę uciskową. W saszetce. No dobra, ja mam takie pytanie, nie, bo tak. mam tutaj, tak... Jedną apteczkę. Taką. Nie jest apteczka. Taką mam. Tak jak na rower jadę albo gdzieś tam w góry. Bomba. Nie? Mam drugą apteczkę. Taką udową. Tutaj, o. Już mi uświadomiłeś na początku, że to jest. No, chujnia. Nie no, to ty to powiedziałeś. No i teraz mam tutaj trzecią bardzo użyteczną rzecz. Papier toaletowy. No i idę w góry. Jakbyś miał wybierać, to która jest najważniejsza w tych górach? No to jakbym miał wybierać w górach? Nie, to można polemizować, bo jedni by powiedzieli, że to jest istotne. Kawałek tego na pewno się przyda. Może nie cała rolka. Ze trzy łokcie, nie? O, to chyba by trzeba było na turystę robić tak, wiesz, jak się robi na turystę. Są jeszcze inne techniki. Można robić to bez używania papieru. Jest to opcja. Znasz? Znam. Można też kawałek koszulki, tylko szkoda sprzętu. Chyba, że to jest zielona wojskowa. Co powinno być w takiej apteczce, którą powinien mieć każdy Polak?
W aptece, której powinien przede wszystkim mieć każdy Polak, to oprócz tego, że ma apteczkę, to ma tam rzeczy, z których wie, jak korzystać. Bo idąc w miejsc zasady, można mieć bardzo dużo sprzętu, mało talentu. No i dzisiaj żyjemy w takich czasach, że ludzie od stóp do głów kupują się różnego rodzaju szpejem. No ja jestem takim gościem, właśnie ja to kupiłem, nie do końca wiedząc, o co chodzi, bo dzisiaj jesteśmy przed szkoleniem właśnie medycznym, które tutaj poprowadzi z Krzychem. Tak, i na tym szkoleniu akurat właśnie będziemy się przede wszystkim uczyć nie tylko co mieć w tej apteczce, ale przede wszystkim jak tego użyć. Patrząc przez pryzmat tego, w jakich czasach żyjemy. O Jezu, co tam jest? No jak to teraz wyciągnąć na wojence, nie? No, a jak to tak ciężko wychodzi z tego? No. No. Okej, okay, jest opaska. Źle przygotowana. Nauczymy się tego, jak to dzisiaj klarować. Okej. Okay. Najważniejsze, jeżeli chodzi o Jana Kowalskiego, to wiedzieć, co zrobić w sytuacji, kiedy zatrzyma się mojemu tacie serce. Jak to rozpoznać? Jak rozpocząć szeroko pojęty łańcuch przeżycia? Dodatkowo jeszcze, oprócz tych kwestii medycznych, to wiedzieć, co zrobić, jak serce zatrzyma się mojemu dziecku i nie jest to problem kardiologiczny. Jak rozpocząć łańcuch przeżycia? Jak zrobić, żeby to dziecko nie umarło? Jak działać w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wystąpieniem szeroko pojętej traumy, która również nie tylko występuje na wojnie, ale zdarza się u nas, w trakcie normalnego życia. Co robić w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z masywnym krwotokiem? Co zrobić z osobą, która ma potencjalne niedrożne drogi oddechowe? I co zrobić z osobą, która dostała wczoraj na derbach nożem w klatce piersiową? Albo na bramce. Albo na bramce. W dyskotece. Jak znowu rozpoznać, zaadresować ten problem, wezwać pomoc, kupić czas i zatrzymać proces umierania. No i tym sposobem idziemy na szkolenie, a po szkoleniu wrócimy do pytań z komentarzy, bo tak czasu jest. Nie starczyło jak zwykle. Mamy co mamy, jest 20:10. Póki co dziękuję, do zobaczenia wkrótce.